Witam Was serdecznie. Dobrze, że to już tak na koniec, bo już niewiele czasu trzeba zająć. Także spokojnie. Tydzień temu jeszcze byłem na wakacjach i Wasz pastor usługiwał wtedy w Bielsku. Dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, ale ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi, bo tam prawie nikogo nie znam z tych ludzi, którzy byli. No to prawda, ale ja muszę Ci powiedzieć, że ja też nie znam w ogóle tych ludzi. Nie wiem, o co chodzi. Ale tak naprawdę to wiemy, o co chodzi. Wiemy, że Bóg po prostu powołuje sobie swój Kościół w naszym kraju i zbawia ludzi bez względu na to, czy to są Tarnowskie Góry, Bielsko, Zielona Góra. No długo musiałbym wymieniać, więc nie będę wymieniał, ale jak ktoś jeszcze nie wierzy, to niech się przygotuje. Idzie nowa fala. Będzie druga fala przebudzenia. I to naprawdę już się dzieje. Ale przejdźmy do Słowa Bożego. Na początek dwa obrazy. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Rozdział 4, 5. Będziemy głównie korzystali z tych fragmentów. I dwa takie krótkie obrazy. Chciałbym Wam je przedstawić i coś powiedzieć, a później spróbujemy się przyjrzeć bliżej temu słowu, które dzisiaj będziemy czytali. Pierwszy obraz pochodzi z 4 rozdziału, 23, 4 i 5 wersety. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych epileptyków, sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu, z Jerozolimy, z Judei i z Jordania. To jest pierwszy obraz. I o co on mówi? On mówi, przedstawia nam sytuację, w której tłumy ludzi są świadkami niezwykłych wydarzeń. Ludzie widzą uzdrowienia, ludzie widzą uwolnienia, ludzie widzą cuda i są zachwyceni. I mówią, tego właśnie potrzebowaliśmy. I dlatego te tłumy za nim chodziły i ciągle oczekiwały nowego cudu. Ciągle oczekiwały czegoś, czego jeszcze nie widzieli, czego jeszcze nie słyszeli. I jest wielu wierzących ludzi, wielu takich, którzy zostali zbawieni, których w życiu dokonał się cud, bo byli narkomanami, byli pijakami, alkoholikami, mieli rozbite rodziny, byli biedakami, żebrakami i w ciągu paru miesięcy Bóg uzdrowił i zmienił ich życie. I w tym zachwyceniu trwają przez następne 50 lat. Nie doświadczając niczego więcej. Mówią, że to jest właśnie to, co jest chrześcijaństwem. Ale jest drugi obraz. I on jest ciut dalej. To są te błogosławieństwa. Ja tylko je króciutko wymienię. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, pokój czyniący, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. I inni mówią tak, prawdziwe chrześcijaństwo to jest jak cierpisz, to jest jak się smucisz, to jest wtedy, kiedy jesteś pod presją, wtedy, kiedy płaczesz. No i ludzie nawracają się i 50 lat płaczą, smucą się. I jedna i druga grupa, odchodząc z tego świata, dochodzi do wniosku, że zmarnowali życie. Dlatego, że ci pierwsi, kiedy mijały kolejne lata, już nie mieli tyle radości z tych cudów. Już nie mieli się z czego cieszyć za bardzo, bo przecież się nawrócili 10 lat temu. 20, 30 lat temu, 40.
wreszcie 50 lat temu. Już nawet nie pamiętali tych szczegółów. Już się przyzwyczaili do tego, że Bóg był dla nich dobry. Ale niczego w życiu więcej nie przeżyli. A ci drudzy przy końcu życia dochodzą do wniosku, że no chyba coś nie tak z tym chrześcijaństwem. Chyba coś nie tak z tym Bogiem. Jak ja czytam Biblię i mogę tam czytać o radości? No jaką ja miałem radość przez te lata? Napłakałem się, nasmuciłem się, nacierpiałem się. I nic się nie zmieniło. I tak samo cierpię i smucę się i płaczę, jak to było wiele lat temu. Tragedią jest to, że jest cała grupa, no tak to nazwijmy, duchownych, którzy optują albo za jedną, albo za drugą opcją. I tak ludzi prowadzą. I kiedy patrzymy na Kościół w Polsce, to widzimy, że rzeczywiście takie dwie grupy funkcjonują. To jest oczywiście może uproszczony nieco podział, ale on istnieje. I mam pytanie do was. Jak spojrzycie wstecz kilkadziesiąt lat, co się zmieniło? Mogę wam odpowiedzieć. Nic się nie zmieniło, nic się nie zmienia i nic się nie zmieni. Dlatego, że jedni i drudzy się mylą. Jedni i drudzy nie czytają Słowa Bożego tak, jak jest napisane. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego naszego spotkania wynieśli przeświadczenie o tym, że Bóg ma dla nas rzeczy o wiele większe od tego, o czym myślimy, o wiele wspanialsze od tego, co sobie potrafimy wyobrazić. I to rzeczy, które autentycznie kształtują, zmieniają człowieka. Człowiek po spotkaniu z Bogiem nie jest taki sam. Nie może być taki sam. Znacie ludzi, którzy spotkali kogoś ważnego w swoim życiu. A to prezydenta, niech będzie, że prezydenta miasta. A to jakiegoś premiera może spotkali. A to jakiegoś aktora. Na zdjęcie sobie robią z tym człowiekiem. I kiedy przyjdziesz odwiedziny, to ci od razu te zdjęcia wysypują. Mówią, patrz, jakie ja mam koneksje. Ale ja mam pytanie, czy ci ludzie żyją tak jak tamci? Czy coś zmieniło to spotkanie w ich życiu? Czy ktoś, kto spotkał Lecha Wałęsę, żyje teraz jak Lech Wałęsa? Wielu powie, nie, nie, ja bym tak w ogóle nie chciał nawet. To czym się szczycisz? Wielu wierzących ludzi mówi, ja spotkałem Jezusa w swoim życiu. Wspaniała rzecz, spotkałeś Jezusa. No to opowiadaj, co ten Jezus w twoim życiu zmienił. Ale ja nie o tym mówię. To o czym mówisz? Co to za spotkanie, które niczego nie zmieniło w twoim życiu? Ja 38 lat temu, 40, przepraszam, spotkałem moją wtedy przyszłą żonę. I wiecie, to zmieniło moje życie. Dwa lata później się ożeniliśmy. I to zmieniło moje życie, czy chcę, czy nie chcę. Budzę się rano, jest. A wcześniej budziłem się i nie było. Zmiana jest radykalna. To jak możesz powiedzieć, że spotkałeś Jezusa w swoim życiu i nic to w twoim życiu nie zmieniło? To kogo ty spotkałeś? Wiecie, że ilu ludzi ma na imię Jezus? W krajach Ameryki Łacińskiej to co trzeci się nazywa Jezus. Jak takiego Jezusa spotkałeś, to rzeczywiście zmiana raczej nie gwarantowana. Ale jeśli spotkałeś Jezusa, Syna Bożego, to jak możesz powiedzieć, że nic się nie zmieniło w twoim życiu? To po co go spotkałeś? To po co poszedłeś tam? No właśnie o tym dzisiaj będziemy mówili. A jaki jest punkt startu? 16 werset 4 rozdziału. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tych, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. To jest punkt wyjścia. Czasami jak rozmawiam z niektórymi wierzącymi ludźmi i pytam się o Nowe Narodzenie na przykład, to oni tak mówią, no wiesz, bracie,
No ja tam nie byłem jakimś takim grzesznikiem, no. Ja tam nie wiem, jak to się tam stało, no jestem wierzący. Spotkaliście takich ludzi? Ja spotkałem takich ludzi. Oni zawsze byli dobrzy. I właściwie nie wiadomo, po co spotkali się z Jezusem. Kiedy mówię tym ludziom, słuchaj, ale ty jesteś niewierzący, to się oburzają. Kiedy mówię, słuchaj, ty się nie narodziłeś na nowo, to się oburzają. No bo jak to ja żyję 5, 10, 20 lat z Jezusem? Jak możesz powiedzieć, że ja nie znam Jezusa? Ale oni nie znają Jezusa. Tu jest nieprzypadkowo napisane, że ludzie byli pogrążeni w śmierci. To nie znaczy, że wszyscy byli pijakami, bo generalnie Żydzi byli moralnymi ludźmi. Żydzi byli moralnymi ludźmi. Nie wiem, czy kojarzycie to. To czasami jak ludzie mówią o faryzeizmie, to mylą pewne rzeczy. Faryzeusze byli religijni, ale byli moralni. Żydzi byli moralnym narodem. Co to znaczyło, że oni siedzieli w śmierci? To znaczy, że oni mieli świadomość, że ta religia, którą uprawiają, do niczego ich nie prowadzi. Zastanawiali się, jak to jest. Jak to jest możliwe, żebyśmy przeżywali to, co przeżywamy? Straciliśmy własne państwo. Straciliśmy możliwość, aby uczestniczyć w świątyni, w której była rzeczywista Boża obecność. Dostaliśmy przecież przymierze, ale to nie działa. Chcemy, staramy się, ale nic nam nie wychodzi. Przecież było wielu takich Żydów. Oni żyli w beznadziei. Jeżeli nie doświadczyłeś w swoim życiu beznadziei, jeżeli ci wystarcza bieganie po zabawach tego świata, wystarcza ci gromadzenie pieniędzy na koncie, to nie mów, że się spotkałeś z Jezusem, bo się nie spotkałeś. Ale jeżeli nawet masz te pieniądze, jeżeli nawet jesteś bogaty, wykształcony i myślisz sobie, Boże, ale co ja z tym wszystkim zrobię niedługo? Przecież ja odejdę z tego świata. Po co mi to w ogóle? Po co ja żyję? Czy ja tu żyję po to, żeby funkcjonować jak jakaś dziwna istota, która nie wie, skąd się wzięła, dokąd idzie? Ludzie idą do nauki i pytają się naukowców, skąd się wziąłem? A oni mówią, z zupy się wziąłeś. Kto normalny uwierzy, że się z zupy wziął? Co to za odpowiedź? To nie jest odpowiedź poważna i to nie jest odpowiedź, o której się spodziewamy od człowieka, który uważa siebie za naukowca. I dalej nic nie wiesz i dalej żyjesz w depresji. Do takich ludzi przyszedł Jezus. I wiecie, co oni zobaczyli? I Biblia o tym mówi wyraźnie, że Żydzi zwracali niesamowitą uwagę na cuda, bo oni widzieli niemoc swojej religii. Oni widzieli, że się nic zrobić nie da. Jezus kilkakrotnie zareagował i zainterweniował w sytuacjach, kiedy wyglądało na to, że już nic się zrobić nie da. Pamiętacie, jak Jezus przychodzi do miejscowości o nazwie Nain i wychodzi kondukt pogrzebowy. I matka idzie i płacze, bo jedynego syna zanoszą na cmentarz. I ona nic nie może zrobić. I nikt nic nie może zrobić. I wszyscy są przekonani, że tak być musi. Ile ludzi tak żyje w przekonaniu, że tak musi być? Dziadek był pijakiem, ojciec był pijakiem. Ja jestem pijakiem i nic się zrobić nie da. A jak pójdziesz do psychologa, to ci powie, no tak, tak jest rzeczywiście. No nic się zrobić nie da. Czy na pewno? Wystarczyło jedno słowo Jezusa. Wstań. Kiedy Jezus powiedział do tego zmarłego, wstań, to wszystko, w co ludzie wierzyli, rozsypało się w proch. Wszystko. Kiedy jego przyjaciel zmarł i kiedy ludzie tam stali przy grobie i płakali, narzekali, być może nawet na Jezusa narzekali, bo gdyby był, to pewnie by nie umarł. Wystarczyło jedno słowo Jezusa i wszystkim zatkało usta.
nic nie mogli zrobić, nic nie mogli powiedzieć, niczego z tego nie rozumieli. I kiedy ci ludzie żyli w ciemności, w śmierci, usłyszeli Jezusa, usłyszeli Jego nauczanie i zobaczyli cuda, które czyni, to dla tych ludzi pojawił się zupełnie nowy świat. To był świat, którego nie znali, ale wiecie co, ci ludzie go przeczuwali, bo on przecież był na kartach Starego Przymierza. Oni gdzieś w głębi serca nosili to pragnienie. Oni nawet przecież powiedzieli sami, że ten o Jezusie, on nie uczy jak nasi nauczeni w piśmie, jak nasi rabini, ale uczy tak, jakby wiedział, o czym mówi. Ilu dzisiaj pastorów nie wie, o czym mówi? Stają za kazalnicą i trują ludzi, i trują, i trują. Nie wiedzą, o czym mówią, bo nie znają Jezusa. Kiedy Jezus zaczął czynić cuda, ja się nie dziwię, że tłumy zaczęły za Nim chodzić. Ci ludzie nie mogli się nadziwić temu, co się dzieje. Nie mogli się nadziwić, że ktoś taki pojawił się pomiędzy nimi. On się powoływał na to samo pismo, które oni mieli. Przypominał o słowach tych samych proroków, które oni cytowali. Ale on nie mówił do nich jak ktoś, kto był w szkole i nauczył się teologii. Bo oni już znali takich ludzi. Ale on przyszedł i mówił słowami życia. I to życie zaczęło się pojawiać pośród tych ludzi. Oni zaczęli rozkwitać, to byli inni ludzie. Jeżeli myślimy, że ci, którzy chodzili za Jezusem, to z jednej strony szli za Nim, a z drugiej strony zastanawiali się, czy byli w pracy? Nie. Oni pogłupieli całkowicie. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oni chcieli jeść i pić z Jezusa. Dzisiaj już o tym była mowa. Oni chcieli się Nim karmić. Oni chcieli, pragnęli i byli gotowi. Bo Jezus przyszedł wtedy, kiedy wszystko było gotowe. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, byli ci, którzy znienawidzili Go od samego początku. Od samego początku. On nic nie musiał powiedzieć. On nic nie musiał zrobić. Oni Go nienawidzili dlatego, że jest. Bo On burzył porządek, który dawno był ustanowiony. Wczoraj żeśmy się śmiali na live'ie, włączyliśmy live'a. Jeszcze nic się nie działo, a tu już łapka w dół. Z zasady, tylko dlatego. Nie dlatego, że coś zostało powiedziane. Ale dlatego, że ktoś nienawidzi. I dzisiaj są ludzie, którzy nienawidzą Słowa Bożego. Nienawidzą prawdy. Bardzo chętnie wysłuchają uczonego wykładu na temat darów Ducha Świętego. I tak z tego nikt nic nie wie. I tak nikt tego nie praktykuje. Ale jaki mądry, Grekom się posłużył. Nawet łacinę wrzucił w to. Ale jak zaczął, tak skończył. I nic się nie stało. Wyobrażacie sobie takiego Jezusa? Który mówi, wiecie, że Bóg może uzdrawiać? No wiemy, wiemy. To dobrze, że wiecie, bo ja też wiem. Wiedział, co powiedział. Kiedy Jezus pyta Marty, czy wierzy, że twój brat zmartwychwstanie? Tak, wierzę, przy końcu czasu zmartwychwstanie. Ale Jezus nie o to jej pytał w ogóle. To nie było jego pytanie. Czy wierzysz w żywego, prawdziwego króla królów, który kiedy przechodzi, to już miejsce, które przeszedł, nie jest takie samo. Zwrócę się do, wybaczcie, przez moment do katolików. Podobno słuchają was. Jest wielu katolików, którzy szczerze pragną, aby Jezus Chrystus został królem Polski. Do licha, a on nie jest królem Polski? No przecież jest królem Polski,
jak można króla ściągnąć z tronu i włożyć go z powrotem na tron. Niby z jakiego powodu? Problemem nie jest to, że Jezus nie jest królem Polski, bo nim jest. Problemem jest to, że go nie słuchacie. To jest problem. I problemem jest to, że wielu ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan, nie słucha Jezusa, ale słucha własnej religii. Kiedy te tłumy wielkie chodziły za Jezusem, to Jezus ich zabrał. Mówimy dzisiaj na górę kazań. Czy wiecie, że taka góra istnieje nad jeziorem Genezaret? I powiem wam, że bez zmrużenia oka każdy wie, że to jest to miejsce. Bo to jest jedyne miejsce nad jeziorem Genezaret, gdzie jest zielona trawa. To jest jedyne takie miejsce. Dokładnie w tym miejscu Jezus zebrał tych ludzi, a szczególnie wokół Niego zgromadzili się uczniowie. I wiecie, co im powiedział? Tak naprawdę powiedział im jedną rzecz. Widzieliście te cuda? O tak, widzieliśmy. Zrobiło na nas wrażenie. Widzieliście te uzdrowienia? No jasne. Panie, to niesamowite rzeczy. Widzieliście tych uwolnionych ludzi? No pewnie. Ale wiecie, że to nie jest wszystko, co powinniście wiedzieć? Jak myślicie, czemu ja to robiłem? Jak jest możliwe, żebym ja to robił? O, bo z nieba dostałeś coś takiego. A Jezus mówi im tak. Cuda są dobre, uzdrowienia są dobre, uwolnienia są dobre, ale wiecie, co jest najlepsze? Panie, co może być lepsze? Królestwo Boże. Nie wiem, nie znam was, ale powiedzcie sobie, odpowiedzcie na pytanie. Czy uważacie siebie za dziedziców Królestwa Bożego? Cisza. Słuchajcie, Biblia mówi, że my jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. No to idźmy dalej. Czy jest prawdą? Ja wiem, gdzie to jest napisane, ale jak ktoś nie wie, to niech myśli, główkuje. Czy jest prawdą, że jesteśmy obdarzeni wszelkim błogosławieństwem niebios? Tak? Kto jest obdarzony? Ręka do góry. No sporo. To ja mam pytanie. To jakie wczoraj żeście odebrali błogosławieństwo? Albo dzisiaj? Przecież co? Dziś jest dobry dzień. Jakie? Konkretnie. Niewierzący też żyją. Jakie konkretnie? Ja wczoraj cały dzień, pierwszą w pracy spędziłem ze Słowem Bożym. Tutaj jestem wczoraj. Bo mam taką klasę, w której mogę czytać. Przepraszam, niewierzący też czytają Biblię. Spędzamy czas z żywym Bogiem, choćby nawet w tej chwili. No to już jest blisko. No to już jest bardzo blisko. Słuchajcie, wiecie, na czym polega nasz problem, nas Polaków? My musimy cierpieć. My musimy mieć podgórkę. Polak, który nie cierpi, nie ma podgórkę, nie ma problemów, nie jest prawdziwym Polakiem. Ja tak mogę powiedzieć, bo tam w połowie Grekiem jestem, więc mi to tam jest wszystko jedno. Ale czuję się Polakiem. Słuchajcie, bracia i siostry. Jeśli jesteś dziedzicem Królestwa Bożego, czyli masz dostęp do Królestwa Bożego, to jak z tego korzystamy? Wiecie, co jest najczęściej spotykaną modlitwą w zborach? Panie, nie mamy. Panie, nie stać nas. Panie, nie mamy czasu. Panie, nie mamy tego, nie mamy tamtego. Nic nie mamy.
nic nie potrafimy, do niczego się nie nadajemy. Kto by ci dał klucz do Królestwa Bożego, jakbyś się do niczego nie nadawał? Nikt by cię tam nie wpuścił, bo byś tam poszedł i wszystko porozwalał, a może to ukradł. To, czego Jezus chciał nauczyć tych ludzi, to, że największą wartością w życiu człowieka jest dostęp do Bożego Królestwa. To jest prawdziwa wartość. Dlaczego Jezus czynił wszystkie te rzeczy? Dlaczego Jezus uzdrawiał? Dlaczego Jezus uwalniał? Dlaczego tak niesamowicie nauczał? Bo był w Królestwie Bożym. Dlatego, że kiedy przychodził do Ojca i kiedy miał relację z Ojcem, to był w Królestwie Bożym. I wtedy mógł wziąć i mógł dać takim jak my. Jak nie jesteś w Królestwie Bożym, to niczego nie dasz. Dlatego dzisiaj już powstają szkoły uzdrawiania, bo ludzie nie są w Królestwie Bożym, ale chcą uzdrawiać. To się muszą nauczyć. Gratulacje. I później latają po ulicach i trzymają za łydkę, za kostkę, nie wiadomo tam kogo i po co. Jak trafią na zająca, też jest. I uzdrawiają. Jezus tak nie robił, ludzie. Dlaczego tak nie robił? Dlatego, że był w Królestwie Bożym. On sam był królestwem. I on mógł czerpać bez ograniczeń z tego królestwa. Znam takich ludzi, którzy byli w służbie i oni mówią, my już jesteśmy wypaleni. Myśmy już wyczerpali się. Już nie mamy sił. Nie mamy motywacji. Skąd oni czerpali? Z Królestwa Bożego? To co to za Królestwo Boże, które się kończy? Które w jakimś momencie biedne jest. Idziesz do Królestwa Bożego, szukasz mądrości, a tam stoi anioł, mówi, nie, nie, już nie ma. Deficyt. Dopiero musimy wyprodukować. Nie ma. Idź z powrotem. Przyjdź tu za parę lat. No i żyjesz jak głupi. Bo nie masz mądrości. Bo nie ma w Królestwie Bożym. Przecież nikt sobie nawet nie wyobraża tego, że tak może być. Królestwo Boże to jest to, do czego nas Chrystus chce przyprowadzić. Gdzie żyli Adam i Ewa? W Edenie, prawda? Ale co to było? Królestwo Boże. To było Królestwo Boże. Dzisiaj wielu ludzi, kiedy czyta tę księgę, to pierwszą Mojżeszową, to mówią, że to jest taka alegoryczna księga. A tam same legendy są. Tak nauczają na przykład na seminariach katolickich. Że nie macie co tą księgą przejmować, bo to takie tam bajki. No to cudowna bajka. Adam i Ewa chodzili z Jezusem. Z Jezusem po ogrodzie chodzili. Bóg jest duchem, Boga nigdy nie widział, ale Jezus był widoczny. Wielokrotnie się objawiał w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, jak my to mówimy. Przecież oni byli geniuszami. Skąd się wzięli malarze, rzeźbiarze, inżynierowie, poeci, literaci? Przecież to było wszystko w lędźwiach Adama. Wszystko było w nim. Dzisiaj kobiety się stroją, są piękne, patrzą do lustra, mówią, ach, teraz to jest to. Ale gdyby je postawić przy Ewie, uciekałyby z piskiem. Dlatego, że Ewa była przepiękna. Nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, jak była piękna. Oni byli bez grzechu, bo żyli w Królestwie Bożym. Po co Jezus przyszedł na ten świat? Po to, żeby nas odkupić z powodu grzechów naszych i przywrócić nam dawną chwałę. Chrześcijanin to nie człowiek, który fascynuje się cudami. To nie człowiek, który fascynuje się wspaniałymi kazaniami. Zapomnijcie o tym dzisiejszym kazaniu. To jest nieważne. Ważne jest to, abyśmy weszli w realia Królestwa Bożego. Ale jak to zrobić? No właśnie nie przyglądając się tylko cudom. Jaki był Jezus? Czy Jezus był ubogi w duchu? Ale pytanie. Czy Jezus był ubogi w duchu?
Na pewno? A dlaczego nie był ubogi w duchu? Bo co? Bo był Bogiem, tak? Ale przecież był w pełni człowiekiem, ludzie. Był w pełni człowiekiem, taki jak ja i wy. List do Filipian mówi, że on się opróżnił. Wyzbył się siebie samego. Tak, był ubogi w duchu, dlatego ojciec mógł w niego włożyć wszystko. Rozumiecie to? Jezus był ubogi w duchu. Dlatego był pełen ducha. Paradoks, tak. Ale tylko dla ludzkiego umysłu. Boża logika nie jest naszą logiką. Ubogi w duchu jest pełen Ducha Świętego. Kto się smuci z nas tutaj? Nie, my się nie smucimy. Mamy się smucić, ale to nie ma być smutek ku śmierci, ale ku życiu. Dlaczego Jezus poszedł na krzyż? Bo się smucił nad nami, bo kiedy patrzył na nas, to żal mu było każdego z nas. Wiedział, że idziemy na śmierć. I cieszył się z tego powodu? Nie, smucił się z tego powodu. My się smucimy, że nam jakiś interes nie wyszedł. My się smucimy, że akurat kupiłem to auto, a nie tamto. Rad mi nie dali. Różnymi rzeczami się smucimy. Ale chrześcijanin powinien się smucić, patrząc na ludzi wokół, którzy umierają. Ale wielu chrześcijan nic nie robi. Jedni są cwani, to są ci reformowani. Oni mówią tak, kogo Bóg chce zbawić, to zbawi. Do widzenia. A inni mówią, co ja biedny mogę zrobić? Nie słuchają. Na pewno nie słuchają. W ciągu ostatniego roku spotkałem tyle ludzi, którzy chcą słuchać Ewangelii, że wiecie, czego mi brakuje? Ust, rąk, nie wiem czego jeszcze. Sklonować się nie mogę, bo podobno każdy kolejny klon jest głupszy, więc nie warto obniżać poziomu. Brakuje ludzi do pracy. Wiecie, że brakuje ludzi do pracy, Bożej pracy? To już za czasów Jezusa było. Kiedy apostołowie słyszą, popatrzcie, przyjrzyjcie się tym polom. Żniwo jest wielkie, nie ma pracowników. Czy oni zrozumieli, o co mu chodzi? Nie. Nie zrozumieli. Ale naprawdę żniwo jest ogromne dzisiaj w naszym kraju. Nie wiem jak wy, kochani, ja błogosławię Bogu za wirusa, bo ludzie się tak wystraszyli, że gotowi są swoje życie oddać Jezusowi. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą słuchać, ale niestety większość chrześcijan też uciekła. Nie ma kto głosić. No wasz pastor tylko jest rozdarty. No może ja trochę, nie? Nie ma kto głosić. Nie ma kto głosić Ewangelii. A przecież jest tylu chętnych do słuchania. Błogosławieni cisi. Jesteście cichymi ludźmi? Czy Jezus był cichym człowiekiem? Tak, był bardzo cichym człowiekiem. To był człowiek cichości. On się nie wdawał w awantury, nie wykłócał się z nikim. Jak już zrobił awanturę, to była prawdziwa awantura. To nie była udawana awantura. Żałuję, że tego nie widziałem, ale gdybym mógł zobaczyć tą awanturę w świątyni, o ludzie, tam się działo. Tam się działo. Niektórzy mówią, że Jezus to tak, te bicze to tak wziął i tak machał tylko w powietrzu, żeby ich wystraszyć, tak? To oni aż pieniądze zostawiali z tego powodu? Żydzi pieniądze zostawiali na podłodze, bo ktoś pomachał sobie czymś? Oni wiali stamtąd. Nie jeden głowę rozwalił tam o futrynę. Oni byli przerażeni tym, co się dzieje. Nikt tego nigdy w świątyni nie zrobił. A Jezus miał ten bicz i lał. Lał tak, że podejrzewam, że krew ciekła. A po co były te powrózki tam na końcu? Jak chcecie sprawdzić, to zróbcie sobie taki biczyk. I niech was żona walnie. I zobaczcie, czy to boli, czy nie boli, czy się krew leje, czy się nie leje. Takie próby sobie zróbcie. Jezus nie bawił się w żadne próby.
Jak robił awanturę, to robił ją na poważnie. Ale generalnie był cichym człowiekiem. To do niego ludzie przychodzili, a nie on chodził, łapał kogoś, mówi, daj, ja cię uzdrowię, ty, chodź tu. To do niego ludzie przychodzili. Kiedy znalazł się przy sadzawce Siloę, to poszedł do jednego człowieka. Myślicie, że nikt nie wiedział, kto to jest? Wszyscy wiedzieli, kto przeszedł. A jak ktoś nie wiedział, no to zobaczył, jak człowiek wstaje i idzie do domu. I wszyscy sobie pomyśleli, teraz moja kolej. A Jezus się obrócił na pięcie i poszedł. Nikt więcej nie został uzdrowiony. Cichy, ubogi w duchu, pełen zasmucenia nad losem ludzi, łaknął i pragnął sprawiedliwości. Ale jego łaknienie i pragnienie sprawiedliwości to nie była odpłata królowi czy cesarzowi. On łaknął i pragnął Bożej sprawiedliwości. Dzisiaj jak czasami czytam komentarze chrześcijan, to mam wrażenie, że gdyby dopadli Morawieckiego czy kogoś, to by go zamordowali. Takiej sprawiedliwości pragniecie? To jest Boża sprawiedliwość? Co dzisiaj jest Bożą sprawiedliwością? Powiedzenie ludziom Ewangelii, ratowanie ludzi. Bo Boża sprawiedliwość się wypełni, czy nam się to podoba, czy nie. Nic tego nie zatrzyma. Najbardziej mnie rozbawiają ludzie, którzy do mnie piszą, mówię, bracie, wszyscy będziemy zaczipowani, a odpisuję, a nie. Wszyscy będziemy w obozach koncentracyjnych, mówię, a nie, ja się tam nie wybieram. To ich zajmuje, ale nie zajmuje ich głoszenie Słowa Bożego. Nie pójdą do sąsiada i nie powiedzą mu Ewangelii, ale dudnią na cały kraj, że przychodzi tamto czy siamto, nie wiadomo, kto wyląduje i po co wyląduje, gdzie. Ludzie, ratunku. My żyjemy w Królestwie Bożym. Królestwo Boże jest niezniszczalne. Ktoś cię zaszczepi w Królestwie Bożym? No jak tam wejdzie? I z czym? No ludzie, no zacznijmy chodzić w wolności. Zacznijmy się cieszyć tą wolnością, ale też składajmy ofiarę z tej wolności dobrowolnie, po to, żeby ludzi ratować. Bo dzisiaj jest czas ratowania ludzi. Jak się rozglądam wokół siebie, wiecie, kogo widzę najwięcej w Kościele? Bez urazy, tak mówi Biblia. Głupich panien. Jest pełno głupich panien. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że to są ludzie, którzy są przekonani, że są zbawieni, ale ich życie pokazuje, że wcale nie są, albo dawno zapomnieli o tym, ale lampy noszą. Oj, noszą te lampy na nabożeństwo. Większe, mniejsze, niektórzy tacy sprytni w tabletach noszą te lampy. A co będzie, jak baterii zabraknie? A co będzie, jak zapomnisz, dzisiaj ktoś zapomniał kluczyka? A możesz Biblii też zapomnieć. Jak nie masz tego w sercu, to co zrobisz? Co wtedy zrobisz? Kiedy przyjdzie Chrystus po swój Kościół, nagle się zorientują, że zostali. No jak to? Przecież nosiłem Biblię na każde nabożeństwo. No nie, no czasami zapomniałem, no ale przecież Pan nie jest taki szczegółowy. Przecież łaską jestem zbawiony. No to chodź w łasce, a nie chodź jak człowiek samowolce. Chodź w łasce. Błogosławiony, miłosierny. Czy Jezus był miłosierny dla ludzi? Tak. Można powiedzieć wzór miłosierdzia. A ja mam, kochani, pytanie do was, do każdego z was osobna. Jesteście miłosierni? Czy wszystkim tutaj na tym miejscu przebaczyliście? Czy ze wszystkimi jesteście pojednani? Tylko tu, na tym miejscu. Czy do każdego możecie wyciągnąć rękę, popatrzeć komuś głęboko w oczy
i on zobaczy miłość waszą? To jak to jest? Jesteśmy miłosierni czy nie? A czy wiecie, że ci, którzy nie będą miłosierni, nie wejdą do Królestwa Bożego? To jak później chcesz bez miłosierdzia uzdrawiać? Jak chcesz bez miłosierdzia uwalniać ludzi? Jak chcesz bez miłosierdzia ludziom głosić Ewangelię? Jezus, kiedy głosił Ewangelię ludziom, to robił to z wielkim miłosierdziem. Nie walił ich Słowem Bożym po głowie. Robił to wtedy, kiedy się spotykał z wrogami, którzy byli przekonani, że są wykształceni w Słowie Bożym. Ale do normalnego człowieka zawsze przychodził z miłosierdziem. Czy mamy czyste serce? Czy Jezus miał czyste serce? Nie ma wątpliwości, że miał. Czy masz czyste serce? Wiecie, uczciwie byłoby zapytać, co to znaczy? Co to znaczy mieć czyste serce? Bo przecież wszyscy mamy świadomość, że jesteśmy ludźmi ułomnymi, że zdarzają nam się słabości, prawda? To czy mamy wtedy czyste serce, czy go nie mamy? Czyste serce to serce, które intencjonalnie nie pragnie zła. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, zapisano tam, że Bóg pozostawił w nas swoje nasienie. Greka mówi spermę, dokładnie. I taki człowiek nie może grzeszyć. Kiedy on chce grzeszyć, to w nim wszystko się burzy. To nie znaczy, że on nie zgrzeszy. Czyste serce to serce, które nie pragnie zła, buntuje się przeciwko złu. A kiedy już poczyni zło, to jest mu źle z tym. I przychodzi do Boga. 1 rozdział 1 listu Jana 9 werset. Wyznaje swoje grzechy. I otrzymuje oczywiście przebaczenie. Czy czynimy pokój? Oj, wejdźcie sobie do internetu, zobaczycie, jakimi ludźmi pokoju są chrześcijanie. To prawdziwi ludzie pokoju. Ale przecież Jezus był człowiekiem pokoju. On przyniósł pokój. On sam był chodzącym pokojem. I on nam obiecał: daję wam mój pokój. Nie tak, jak daje świat. Ja wam go daję. To znaczy, że pokój tego świata w zupełności różni się od pokoju, który oferuje Chrystus. To nie jest ten sam rodzaj pokoju. Ilu z nas, z was, bo ja nie używam, używa tabletek nasennych? Ilu z was żyje w strachu? Jak to? Z pokojem Bożym? Pokój Boży nie ma władzy nad strachem? Nad tym, co dzieje się wokół nas? Pomyślcie nad tym. Jest taka piękna historia, być może jest to legenda, nie wiem. Piękna historia z czasów jeszcze pierwszego wieku, kiedy chrześcijanie przechodzili za Nerona wielkie prześladowania. Rozebrano grupę chrześcijan do bielizny czy do naga i wyprowadzono ich na środek jeziora. A była zima. W ten sposób skazano ich na śmierć. A oni tam na środku jeziora śpiewali pieśni. I pilnowali ich żołnierze na brzegu. I legenda mówi, że kiedy przychodziło rano, ranek, to jeszcze było słychać te pieśni. Jeden z żołnierzy złożył swoje uzbrojenie, rozebrał się i poszedł tam do tych ludzi. Może to legenda, może prawdziwy przekaz, tego nie wiemy. Ale wiemy, że kiedy Bóg daje pokój, to człowiek jest w stanie przetrwać wszystko, każdą sytuację. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak w dzisiejszych czasach cierpią nasi bracia i siostry w wielu miejscach tego świata.
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Samo wyjście na nabożeństwo jest niebezpieczeństwem. A czasami w czasie nabożeństwa ludzie giną, bo świątynie są podpalane, albo wrzucane są granaty, albo wpadają ludzie z bronią i mordują wszystko, co popadnie. Myśmy doszli do takiego absurdu w naszym kraju, że jeden z pastorów na rozpoczęcie nabożeństwa mówi: cieszę się, że byliście odważni i przyszliście na nabożeństwo. Jaka odwaga? O co chodzi w ogóle? Czy ktoś tu już zwariował zupełnie? Jaka odwaga? Do czego odwaga? To co będzie wtedy, kiedy rzeczywiście będzie ci groziła śmierć? To ci zalecą, żebyś nie wychodził z domu? To znaczy, że ci nasi poprzednicy, nasi ojcowie w wierze byli idiotami. Bo po co się narażali? Jak mogli swoje dzieci narażać na niebezpieczeństwo i pozwolić na to, że były zagryzane na arenach przez dzikie zwierzęta? Dzisiaj taka narracja byłaby. Lepiej iść do domu, przeczekać. Ale wiecie, co wtedy byłoby? Nas by nie było. Bo nigdy nie uwierzylibyśmy tym, którzy wtedy, kiedy było niebezpieczeństwo, uciekli. Nie uwierzylibyśmy im. Ale my dzisiaj, kiedy patrzymy na ich poświęcenie, kiedy patrzymy na ich bohaterstwo, widzimy swoją małość. Gotowi jesteśmy ich naśladować. Błogosławieni, którzy czynią pokój. Nie roznoszą strachu, ale czynią pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Tutaj kończą się błogosławieństwa. Właśnie w tym miejscu. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. O jaką sprawiedliwość chodzi? Jest tylko jedna sprawiedliwość na świecie, o którą warto walczyć, duchowo walczyć. To jest Boża sprawiedliwość. Nigdy się nie cofnij wtedy, kiedy trzeba być sprawiedliwym. Nieważne, czy wystąpisz przeciwko swojej żonie, swoim dzieciom, przeciwko swojemu pastorowi, masz być sprawiedliwy. Nie wolno chodzić za kłamaniu. Nie wolno oszukiwać. Nie wolno być dwulicowym. Musisz być sprawiedliwy. Bo wtedy, jak mówi słowo, jesteś w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jest wszystko tak i amen. Jezus powiedział, jeżeli cię pytają, rozwinął stare przykazanie, to mów tak lub tak, tak i tak, albo mów nie i nie. Bo wszystko, co dodasz, pochodzi od diabła. Wszystko. Bo diabeł nie zawsze wprost w oczy kłamie, ale próbuje zaciemnić wszystko. Czasami jak słuchasz wierzącego człowieka, to nie wiesz, o czym on mówi. Czy on jest za, czy jest przeciw. A nawet wygląda, że jest i za, i przeciw. Czy to pochodzi od Boga? Nie. To pochodzi od diabła. Zdarza się, że wielu ludzi mówią: a, to pastorze, ty tak oceniasz. Oceniasz ludzi. Ja oceniam ludzi? Wiecie, kiedy ja oceniałbym ludzi? Wtedy, kiedy przyszedł do mojej siostry, powiedział jej: słuchaj, ty jesteś brzydka. To ja bym oceniał. Bo to jest moja subiektywna ocena. Nie mam do tego prawa. Ale kiedy ja przychodzę do siostry czy brata, mówię: słuchaj, przyjacielu, ty żyjesz w grzechu. To ja oceniam? To Biblia ocenia. A ja mam obowiązek przyjść do tego człowieka i ratować go. Mamy być sprawiedliwi. Zawsze, bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić, mamy być sprawiedliwi. I teraz, kiedy te wszystkie błogosławieństwa zbierzemy, to zgodzimy się, że ludzie, którzy tak żyją, to są niezwykli ludzie chyba, prawda? To są ludzie, których warto mieć za sąsiadów, z którymi warto pracować. Warto mieć takiego ojca, taką matkę. Warto być w takim kościele, gdzie są tacy ludzie. Ale co Jezus mówi? Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć
i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Świat nie zaakceptuje takiego życia. Świat nienawidzi takich ludzi, tak jak nienawidzili Jezusa za to tylko, że jest. Tak świat nienawidzi nas tylko dlatego, że jesteśmy. Nieważne, co robisz, nieważne, co mówisz, opowiadasz się po stronie Boga i robisz to mądrze, odważnie i zdecydowanie. Jesteś dotrzał. Bo świat sobie tego nie życzy. I gdyby Boża łaska nie była nad nami, gdyby Bóg, jak mówi Biblia, nie rozbił wokół nas warownego obozu, gdyby nas nie chronił, to świat razem z diabłem by nas rozszarpał w mgnieniu oka. Ale wiecie, co my możemy zrobić? Możemy pokazać diabłu tak, nie, bo nic nam nie może zrobić. Bo on może chodzić wokół nas i szukać sposobu, jak się nam dobrać do skóry. Ale to my mamy mu dać tę sposobność. On nie może przyjść i powiedzieć sobie, dzisiaj ciebie biorę na rożem. Bo nie może tego zrobić. Bo Bóg mu zabronił. Biblia mówi, że Jezus na krzyżu odniósł zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią i nad diabłem. A niektórzy mówią, my musimy walczyć z tym szatanem, wyganiać go z jednej jaskini, z drugiej dziupli, z każdego pola. No jak idziecie, to co? Wraca z powrotem? No wraca, skoro dalej ludzie żyją byle jak. Nie ma takiej potrzeby. On jest pokonany. On jest pokonany, on nic nie może ci zrobić. Ale jeśli ci coś zrobi, to możesz być pewien, że Bóg na to wyraził zgodę. A skoro Bóg na to wyraził zgodę, to co ja mam do gadania? Pamiętacie? Szadrach, Meszach, Abednego. Myślicie, że to król do nich mówił? Nie, to diabeł do nich mówił. Macie się pokłonić temu posągowi. A jak nie, to do pieca. A co oni powiedzieli? Możesz sobie gadać do nas ile chcesz. Możesz nas zabić nawet. Ale tylko wtedy, kiedy Bóg ci na to pozwoli. Ale my temu posągowi nie złożymy pokłonu. My się nie pokłonimy. I co nam zrobisz? No to ich wrzucili do tego rozpalonego pieca. Ci, którzy ich wrzucali, zginęli. A oni poszli tam na spacer. I sam król mówi, co jest? Trójkę wrzuciliśmy, czwórka chodzi. Bo Chrystus jest zawsze z tobą. Bez względu na to, co myślisz, bez względu na to, co czujesz, bez względu na to, co ludzie mówią, Chrystus jest zawsze z tobą, jeżeli do Niego należysz. Jak się tu bać? Jak chodzić w przerażeniu? Jak chodzić w strachu? Taki człowiek jest niezniszczalny. Niezniszczalny. Bo żyje życiem wiecznym. My już mamy życie wieczne. Jezus tak powiedział. Choćbyś i umarł, będziesz żył wiecznie. To co, mam przyjść do Jezusa i powiedzieć, no co ty gadasz? No? Co ty gadasz w ogóle? Przecież wiesz, że mnie do trumny wrzucą. A on, Jezus, może mi patrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, ty mi nie wierzysz? Panie, wybacz, ale coś mi się pomieszało. Jeden, jedyny, żywy, święty Bóg w Jezusie Chrystusie chce cię przyprowadzić do tej społeczności, którą miałeś z Nim w ogrodzie Eden. Nie dajmy sobie tego wyrwać. Nie pozwólmy na to, żeby nas ktoś oszukał i dał nam cząstkę tylko tego. Wiecie, że z Bożym ludem Faraon, który jest przecież typem szatana, to chciał zrobić. Dobra, idźcie na tą pustynię, ale wracajcie. Idźcie sobie tam na jeden dzień, na trzy dni, ale bez rodziny, bez bydła, bez dobytku. Macie tu wrócić i do roboty. Diabeł nawet pójdzie na taki kompromis. Diabeł się bardzo cieszy, jak są takie społeczności, które są tak dobrze zamknięte, tak dobrze zabunkrowane, tak zakamuflowane,
że nawet on nie wie, gdzie oni są. Bo on nie wie wszystkiego, nie wiem, czy wiecie o tym. On nie wie wszystkiego. Jego kolą w oczy ci, którzy chodzą i głoszą słowo. Ci, którzy odważnie służą Ewangelii. Ci ludzie są nie do zniesienia. On się nie będzie bawił z takimi, którzy siedzą w swoich zborach. Bo dla niego to jest dobre. Chcą sobie swoją religijkę uprawiać, niech sobie uprawiają. Nie przeszkadza mi to. Ale wtedy, kiedy zaczynamy głosić Ewangelię, oto zaczyna się problem. Kiedy Jezus się pojawił, on był już skazany na śmierć. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Kiedy ci mądrzy ludzie, a różnie nam o nich mówią, mędrcy, królowie, dokładny przekład mówi magowie, co w zasadzie można przetłumaczyć jako uczeni. Kiedy przyszli, bo gwiazda ich przyprowadziła do Chrystusa, to pamiętacie, jakie przynieśli prezenty? Co tam było? Ktoś pamięta? Mirra, co jeszcze? Kadzidło i złoto. No złoto fajnie, nie? Ale to mirra i to kadzidło? O co tu chodzi w ogóle? Kadzidło, no można sobie zapalić kadzidełko, nie? To tak fajnie pachnie. A mirra? Komu do czego mirra jest potrzebna? Wiecie, do czego używano mirry? Do okładania zwłok. On się narodził i już było wiadomo, że jest przeznaczony na śmierć. Mam dla was dwie wiadomości. Dobrą i złą. Którą chcecie na początek? Dobrą czy złą? To którą w końcu? Złą. Zła wiadomość polega na tym, że fizycznie umrzesz. A dobra? A dobra polega na tym, że możesz tutaj, teraz narodzić się na nowo. Umrzeć, naprawdę umrzeć i stać się nowym człowiekiem. To jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest wiadomością dla wszystkich. Dla wszystkich, dla całego świata. Ale dobra wiadomość jest tylko dla tych, których Jezus dotknie i powie, chodź. To jest dla tych wybranych. Czy Jezus kiedyś cię dotknął i powiedział, chodź? Jeśli ktoś jeszcze nie przeżył czegoś takiego, a jest tutaj dzisiaj, to niech wstanie. Jeśli chce żyć wiecznie, niech wstanie. I będziemy się o Niego modlić. A przede wszystkim to ma być Jego wyznanie wiary. Jeśli Bóg cię tu przyprowadził i pozwolił ci wysłuchać tego i nie uciekłeś, to znaczy, że Bóg chce dla ciebie życia, a nie śmierci. Pamiętajcie o tym. Nie wiem, czy to jest transmitowane? To jak jesteście tam gdzieś przed ekranami, to wstańcie, jak nie jesteście wierzący. I zawołajcie do Boga, żeby was zbawił. Żeby wam dał nowe życie. W Królestwie Bożym jesteśmy dziećmi tego Królestwa. Przyjaciółmi Jezusa nie jesteśmy byle kim. Ja dla świata mogę być byle kim. Ale dla Jezusa jestem kimś wyjątkowym. On dla mnie wylał swoją krew. Słyszałem taką historię niedawno i zakończę tym. To się działo na Ukrainie, tam gdzie ta wojna trwa, której niby nie ma. Pewien pastor ze strony ukraińskiej na tą część, która zajęta jest przez Rosjan, przewoził przez wiele miesięcy różne rzeczy. Jedzenie, leki i tak dalej, i tak dalej. I któregoś dnia zatrzymali go. Oni go znali, ci ludzie, którzy tam byli przeciwnikami Ukraińców. Ale go puszczali za każdym razem. Ale któregoś dnia go zatrzymali. Wzięli go do swojego dowódcy, a ten mówi tak. Słuchaj, czy ty wiesz, że ja mogę cię w każdej chwili zabić, nikt się nie upomni o ciebie?
A on mówi, nic mi nie może zrobić, jeśli Bóg nie pozwoli na to. On mówi, jaki Bóg, jaki Bóg? O jakim Bogu ty mówisz? Ja mówię o tym Bogu, który sprawił, że stoję teraz przed tobą i mówię ci, że on istnieje. A on mówi tak, wiesz co, ja cię nie zabiję, ale pod jednym warunkiem. Że wyrzeknisz się tego Boga teraz. I on tak patrzy na niego i mówi, wiesz co, a czemu ja bym się wyrzec swojego Boga? Co on mi złego zrobił? I opowiedział mu swoją historię, jak Bóg mu pomógł w życiu, jak go wyciągnął z różnych rzeczy. I na koniec mówi, ty byś wyrzekł się takiego Boga? I mówi mu tak, słuchaj, a jeśli się nie nawrócisz, to zginiesz. I ten dowódca mówi, dobra, dobra, to jedź już. Tamten pojechał i pewnie jeździ dalej przez tą granicę, a ten dowódca po 3 dniach zginął. Co ci złego zrobił Bóg, że nie chcesz za nim pójść? Jeszcze cię nie było na świecie, a on już przelał za ciebie swoją krew. Jeszcze cię nie było na świecie, a on już wiedział o tobie wszystko. Biblia mówi, że on nas wyrysował na swojej dłoni. On wszystko o tobie wiedział. Wiedział o wszystkich moich i twoich podłościach i nie zrezygnował z ciebie. Nie machnął ręką. Ale pokazał ten wizerunek swojemu synowi, mu widzisz, za tego człowieka będziesz przelewał swoją krew. I tam był też twój wizerunek. Myślicie, że ten Bóg nam przygotował jakieś królestwo, w którym nic nie ma? W którym nie ma żadnej mocy, żadnej władzy, żadnego autorytetu? Nic? To dlaczego żyjemy czasami tak, jakbyśmy nic nie mieli? Przecież nie mając nic, mamy wszystko. Nie mając nic, mamy wszystko. Na tym to polega. Możemy być żebrakami dla tego świata, ale będziemy bogaczami w Królestwie Bożym. Kochani, niech nam Bóg błogosławi. Niech Bóg was pomnaża, niech się rozrasta ten Kościół. Obyście zajmowali coraz to większe obszary. Oby ci, którzy nie znają Chrystusa, znaleźli u was odpocznienie. A ci, którzy uważają, że znają, tak jak mówi Biblia, żeby przyszli, zapukali tu do tych drzwi i obmyli wam stopy. A znajdźcie sobie, gdzie to jest w Biblii. A jest. Powiem tylko dla ułatwienia. Nowy Testament. Pomodlimy się na koniec. Dobry Ojcze, jesteśmy ci wdzięczni za ten dzisiejszy czas naszego zgromadzenia. Panie, jestem wdzięczny za wszystkich, których tutaj przyprowadziłeś. Jestem wdzięczny za twoją obecność, bo ona jest tutaj najważniejsza. Panie, my powierzamy tobie swoje serca, powierzamy tobie nasze umysły, powierzamy tobie naszego ducha, naszą duszę. Panie, i wyznajemy, że chcemy cię kochać właśnie tak. Całym sercem, całą duszą, całym umysłem ze wszystkich swoich sił. A naszych braci i nasze siostry tak jak samych siebie. Panie, niech spocznie na tym zgromadzeniu twoje błogosławieństwo, twoje namaszczenie do służby, Panie, do świadectwa. Panie, tak aby to miasto już niedługo całe było twoje. A proszę cię, aby w naszym kraju miliony ludzi poznały Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie, żeby to, co większość chrześcijan uważa za niemożliwe, stało się możliwe i stało się naszym udziałem.
Panie, nie dlatego, że zasługujemy na to, ale jesteśmy gotowi położyć swoje życie na ołtarzu tego przebudzenia, abyś Ty mógł zbawić jak najwięcej Polaków. Niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone ponad wszystko. Tobie i tylko Tobie cześć i chwała. Amen. Odłączy mnie od miłości, miłości Twej, Zbawicielu. Ucisk czy ból, prześladowanie, nagość czy głód, niebezpieczeństwo. Miłości Twej, Zbawicielu.